Ciotka rozwalona! Wszyscy zabici! Wszyscy! Możesz chodzić? Idź do kosza, zameldę wszystkim majorowi. Powiedz, niech mi przyślą stolarza! Odlecieli. Zaraz ruszy natarcie. Będziemy się bronić w koszarach. Tym. Pecelt. Tam ktoś jest! Zrobiłem panu majorowi herbatę. No. Szwedowski zagotował trochę wody. Żona będzie miała z was pociechę, aniołek. Nie, panie majorze. No co, macie narzeczoną? Nie, taką regularną to nie. U ojca półtora morga piochu to tak na mnie nie lecą. Pan major wie, jak to na wsi. Ja wiem, wiem. Jest jedna taka, co by mi podchodziła. No. Ja ją dostanę, jak się dorobię. Zgadałem się z jednym takim, co był na ćwiczeniach w naszym pułku w Kielcach. On ma w mieście fryzjernię. Będę u niego za czeladnika, na pewno na swoje wyjdę. Mnie się miastowe życie podoba. Jak tylko Niemców przepędzimy, ja do miasta pójdę. Myślisz, że przegonimy Niemców? Jakżeby nie. Panie majorze, przecież prawda jest po naszej stronie. Wykombinujcie dla pana kapitana herbatę. Tak jest. Dziurę na piątce zatkałem CKMN. Posłałem barana z pięcioma ludźmi. Dziwne, że jeszcze nie atakują. Gdyby uderzyli zaraz po nalocie, już by nas mieli. Ja też tego nie rozumiem. Na co czekają? Prawdopodobnie na naszą kapitulację. Ta cisza to jest ich pytanie. Dostanę odpowiedź, jak uderzą. Nieznośny jest ten brak łączności. Mieliśmy się bronić 12 godzin. Co chcesz zrobić? Jestem odpowiedzialny za ludzi. Ludzie giną. Mamy dać przykład, tak? Po 20 latach zapewnij, że już nigdy mamy rezygnować w dwa dni? My, oficerowie! Bo żołnierzom to nawet do głowy nie przyjdzie. Oni gotowi są zginąć do ostatniego, zwykli chłopi. Ja też jestem zwykły chłop. Chodzi o skuteczność działania. Nie znamy sytuacji na froncie. Gdybym wiedział, że nasz opór ma jakiekolwiek znaczenie... Dwójka. Zarząd pogotowie telefonistów. Trzeba odbudować łączność z wartowniami. Macają, panie.
Panie kapitanie, ale na razie ogień przenosi. Dziękuję bardzo. Kawa się przyda. Tak jest. Wytrzymamy bez zmiany. Romleo! Romleo nas! Narożnik Romleo! Sam narożnik Romleo! Halo! Romleo! Hal! Romleo! Zaraz przyniosą kawę! Ostrożnie, pan. Nalewasz, chłopaki, szybko. Co, śpieszysz się? Pewnie, że się spieszę. Co, tylko wy jesteście? Innym też muszę zanieść. Pij. Pewnie ci teraz dadzą nowy mundur. Jodyna, piramidon, aspiryna, trochę środków nasennych. Wszystko, co mam. Gangrena. Tu, co mu jest? Ściana go przygniotła. Co chcesz, synu? Prosi o karabin. Daj. Może pan się prześpi, panie chorąży. Dzwonią. Niedziela. Dzwonią do kościoła. A my nie ogoleni. Coś krzyczą. Może Hitler przyjechał do Gdańska.